Cześć, jestem Niketsu i witam was w drugim odcinku z kariery menedżera Inter Mediolan. Dzisiaj mecz z Juventusem i tutaj same mecze ligowe. Dzisiaj w kolejnym odcinku będzie Puchar, no i znowu Liga. No i jak wygramy mecz pucharowy, to oczywiście przejdziemy dalej. A więc takim składem wyjdziemy do meczu z Juventusem. Julio Cesar, Zanetti, Maicon, Lucio, Samuel, Diego Motta, Cambiasso, Schneider, Pandev, Eto i Milito. A więc symulujemy mecz i zobaczymy, jak w dzisiejszym odcinku w pierwszym meczu sobie poradzimy. Takie są wyniki. No i 2-0 wygrywamy z Juventusem. Jest bardzo dobrze, mieliśmy trzecie miejsce. No i teraz mamy miejsce drugie. Milan, 3 mecze i 7 punktów, więc teraz gramy z Udinese, czyli z łatwiejszym przeciwnikiem niż Juventus. I teraz powinno być zwycięstwo w trzecim ligowym spotkaniu. I zaraz damy komuś szansę z ławki. I co? Milan 2-0 wygrał, no a my... I my przegrywamy. Jest lipnie, 6 miejsce mamy. I teraz mecz z Palermo. No kurde, z Udinese, który teraz z Brescią remisuje. Kurde, no nie, nie, nie. 2-2 z Palermo, no nie, no i spada nam. Kurde. I 7 miejsce, spadliśmy na 7 miejsce, no i czerwona kartka ze Schneidera. Kurde, sypie się. A tak było już lepiej. Ale no kurde, szkoda tego spotkania przegranego 3-2. No remis też, no ale ajajaj, szkoda. No i teraz taki będzie wynik spotkania. 3-0, dobra, jest. Podjęliśmy się z Chievo Verona. No i czwarte miejsce. Musimy 6 punktów przewagi do pierwszego miejsca. Mamy do pierwszego miejsca 6 punktów, więc Schneider daje czerwona kartka, nie mogę zmienić. No i teraz gram z Sampdorią, która jest tuż za mną w tabeli. Więc ważne jest to zwycięstwo. Palermo wygrywa. Chievo, to jest 0-0 Milan. Fiorentina 1-0, tak jest, brawo. No i jest strzałka zielona, czyli i mamy trzecie miejsce i 3 punkty przewagi, czyli zmniejszyliśmy swoją stratę. Dobra, Schneider wchodzi za Stankowicza, a Stankowicz wchodzi za Muntariego na ławkę rezerwowych. I teraz mecz z Genoą. Kurde, jeszcze 3 mecze w dzisiejszym odcinku będziemy symulować i zaczniemy puchar chyba w następnym odcinku. A więc Milan przegrywa, a my 1-0, tak jest, ważne zwycięstwo i mamy 16 punktów chyba. Tak jest, 16 punktów i prowadzimy w tabeli. Mamy 7 spotkań rozegranych, więc no i jest bardzo dobrze. Mamy pierwsze miejsce z Cagliari teraz. I tu mogę jakiś kogoś stawić sobie z ławki, tak żeby sobie mógł zagrać. I to może być na przykład Biabiani za Pandeva. Niech, a nie, 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 za Eto. I może być też Stankowicz za Cambiasso, dobra.
No i dajmy sobie takie dwie zmiany. Piłkarze z ławki, którzy są, to grają, bo wpuszcza ich tutaj sam w symulacji. Oj, Milan przegrała, my musimy to wygrać, tak jest, 1-0 zwycięstwo. Ważne zwycięstwo i po tym zwycięstwie dalej prowadzimy w tabeli, no i mecz z Bolonią też możemy tym samym składem. Bolonia jest akurat ostatnia, więc jest bardzo dobrze. Napoli przegrywa mecz, Juventus, Milan wygrywa 2-0, no i 2-0 z Bolonią, jest bardzo dobrze, podnosi, dalej mamy strzałkę zieloną, więc Modena to jest na wtedy przeciwnik, będziemy grać z nimi w pucharze. I teraz zostawię ten skład: Stankovic, Cambiasso, Samuel Eto i Biabiani. No i wróciliśmy do tego składu. No i możemy zobaczyć, tak, ile się to prezentuje. 3 punkty przewagi mamy. Każdy ma 9 punktów wygranych, tak jest, oczywiście. Kessona było ostatnio, ale Bologna teraz spadła. No i możemy zobaczyć na przykład top 20 zawodników. No i Totti prowadzi. A nasz najlepszy zawodnik to jest Pandev, 4 bramki. No i tutaj mamy, tak, Pandev, 4 bramki i Cambiasso też 4 bramki. To tylko jedna, Schneider 2, 3 Diego Motta, 1 Zanetti. A to się jeszcze mam pewno chyba raczej. No i w następnym odcinku rozpoczniemy mecz pucharowy z Modeną. A więc dziękuję za oglądanie. No i cześć.